Już po raz trzeci odbył się Ciechanowski Marsz Powstania Warszawskiego, zorganizowany przez Stowarzyszenie Narodowe Ciechanów, którego celem było uczczenie pamięci poległych walczących za wolną Warszawę. Uczestnicy marszu wyruszyli spod pomnika Świętego Piotra, znajdującego się na Deptaku, po czym udali się w kierunku tablicy pamiątkowej przy ulicy Powstańców Warszawskich. Tam odbyła się oficjalna część obchodów. Punktualnie o 17:00 w godzinę W w Ciechanowie zawyły syreny. O tej godzinie, 73 lata temu, wybuchło Powstanie Warszawskie. Mimo, iż brakowało im broni, blisko 50-tysięczna armia stanęła przeciwko silnemu wówczas niemieckiemu okupantowi. Powstańców motywowało jedno pragnienie – odzyskać wolność. Aby oddać hołd powstańcom, ciechanowscy kibice zapalili 73 race, będące symbolem rocznicy zrywu warszawskiego. W trakcie obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przemówienie okolicznościowe wygłosiła wiceprezydent Ciechanowa Anna Żebrowska. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod tablicą pamiątkową oraz zapaliły znicze. Ciechanowskie obchody rocznicy wybuchu powstania zakończył happening na ulicy Warszawskiej oraz msza święta w intencji poległych, która odbyła się w kościele Świętego Piotra. Dla TVC Violeta Piątkowska.